Cześć, to Ernest! I jak już na pewno wiecie, wczoraj o 20 z okazji, że Marshmello pojawił się w turnieju bardzo dobrze znanych i bardzo dobrych graczy Fortnite, do sklepu wrócił cały zestaw Marshmello z nowym, podwójnym zbierakiem do uzupełnienia zestawu. Marshmello w Fortnite już miał swój zbierak z tym samym dźwiękiem uderzania, ale ten dokładnie zbierak był za wyzwania, które były w grze w sezonie 7, w którym to odbył się koncert Marshmello w grze. Dla wielu z was powrót Marshmello to pewnie zła wiadomość, ale uwierzcie mi, nie ma co się o to wkurzać. Marshmello musiał kiedyś powrócić do sklepu. A jeśli komuś bardzo zależy na tym, aby udowodnić, że ma go od 7 sezonu, to macie przecież zbierak za wyzwania, który prawdopodobnie już nigdy nie wróci. Poza tym Marshmello wypuścił nową mini kolekcję fortnite'owych ubrań, które będą w jego oficjalnym internetowym sklepie do 28 lipca. Ale to nie wszystko. Sam Marshmello dał nam znać, że 28 lipca, podczas wydarzenia World Cup, odbędzie się wyjątkowy koncert. Według oficjalnego posta Fortnite na ich Twitterze, koncert Marshmello ma się odbyć na żywo, na transmisji z World Cupa. O dokładnie 19:00. Warto wbić. Poza tym, na wczorajszym turnieju celebrytów w Nowym Jorku, o którym wam wspomniałem na początku, był też Jacob. Od zeszłej nocy jest głośno o tym, że nie tylko on i jego duo partnerka zajęli czwarte miejsce, ale sam Jacob, eliminując gracza Cloaksy, wygrał mecz. Dzięki punktom, które udało się zdobyć jego drużynie, jego nazwa była na czwartym miejscu, tuż nad Tfue. I tuż obok tej wspaniałej sumki, którą udało mu się zabezpieczyć na cele charytatywne. Gratulacje! Tak przy okazji, to nie zapomnijcie dzisiaj po 18:00 odebrać tego oto graffiti. Wystarczy wejść na transmisję na żywo z drugiego dnia World Cupa, która będzie na kanale Fortnite. W opisie macie link do kanału Fortnite na YouTubie. Niestety ostatnio link do transmisji nagle się zmienił, więc po prostu wejdź na ten kanał około 18:15. Okej, więc gdy renderowałem ten filmik, to wszedłem na kanał Fortnite i zauważyłem, że tutaj jest napisane, że dzisiaj transmisja będzie dopiero o 21:15. Więc no... jednak będzie racja o 21:15. I kliknijcie w ich transmisję z World Cupa. Jutro do odebrania będzie takie oto malowanie, a przy okazji odbędzie się koncert Marshmello, więc warto wbić. A tak za to obecnie wygląda kula energii. Tak wyglądała wczoraj. I tak dla porównania w pierwszym dniu. I z powrotem kula z dzisiaj. Jak już mówiłem, prawdopodobnie wybuchnie ona dopiero na start nowego sezonu, gdy opadną już emocje po mistrzostwach świata Fortnite i urodzinach Fortnite. Co wtedy? No klasycznie zachęcam do komentowania. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.